Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na odcinek modowy, taki pogadankowy, ale też pokazowy, więc jakby co, możecie przygotować kawę, herbatę bądź cokolwiek, na co macie ochotę do picia. Porozmawiamy sobie o podstawach garderoby w odniesieniu do szafy kapsułowej, którą od kilku lat buduję. Pomyślałam sobie, że z nowym rokiem jakieś nowe pomysły się przydadzą, także chciałabym rozpocząć taką właśnie serię filmów podstawy garderoby. Na pierwszy rzut będą to spodnie, tak wymyśliłam, czyli coś całorocznego, co i zimą, wiosną, latem i jesienią nosimy. I pomyślałam, że podzielę to na kilka kategorii, do których za chwilę przejdę. Także po dzisiejszym odcinku, tak, w komentarzach też piszcie, jakie kolejne podstawy garderoby chciałybyście obejrzeć, na jaki temat chciałybyście posłuchać. Dzisiaj Wam obiecuję, że poza pogadanką będę Wam pokazywała przebitki, gdzie będę dane ubrania oczywiście mierzyć, zakładać i pokazywać Wam w różnej stylizacji właśnie, dlaczego uważam, że taki rodzaj spodni w takiej basicowej garderobie się przyda. Także co, zapraszam na ten odcinek. Zaczynamy. Jeśli chodzi o spodnie, to dzisiaj nie będę tylko brała pod uwagę shortów, czyli takiego rodzaju spodni, które nosimy latem, jak jest bardzo ciepło, czy też w wakacje, z tego względu, że wiem, że nie każda z nas czuje się komfortowo w takiej długości spodni, shorty, bermudy i tak dalej. I tak naprawdę to jest bardzo taka kwestia preferencji, tak, bo są dziewczyny, które na przykład latem wybierają tylko spódnice bądź tylko sukienki. Także tutaj już jakby kwestia indywidualna, natomiast całorocznie nie wyobrażam sobie kobiety, która by nigdy spodni nie założyła, tak chociażby zimą, kiedy jest naprawdę bardzo chłodno. Także moje gdzieś tam założenia będą się tyczyły właśnie pozostałych aspektów poza shortami. I pozwoliłam sobie ten odcinek podzielić na takie kwestie jak kolorystyka, faktura i fason. Chociaż o fasonie najmniej będziemy mówić, głównie się skupimy na kolorach i na fakturze, na materiałach. Zaczynając od kolorystyki, co ja sobie wypisałam, tak jak powiedziałam, od kilku lat buduję szafę kapsułową, która jest ze mną na stałe, ten wie, o co chodzi. Natomiast jeżeli jesteś tu nowy, nowa, kliknąłeś pierwszy raz na ten filmik, to od razu śpieszę z informacją, że szafa kapsułowa nie musi być nudna, nie muszą to być tylko nudne, basicowe kolory, biały, czarny, szary, beżowy i tak dalej. Oczywiście często one się w takich filmach pojawiają, ponieważ tę kolorystykę jest najłatwiej, jak widać, najłatwiej wystylizować. Niemniej jednak możemy tutaj też dodać jakieś wariacje kolorystyczne, więc myślę, że to też będzie jeden z filmików, który będę chciała dla Was nagrać i pokazać, odczarować szafę kapsułową. W każdym razie cały zamysł polega na tym, żeby z niewielkiej ilości rzeczy, ale też nie musi to być 5 rzeczy na krzyż, móc stworzyć jak najwięcej stylizacji, czyli żeby bardziej skupiać się na tym, co już mamy w szafie, niż kupować nowe rzeczy, patrzeć na trendy i ta szafa jest zawalona i potem stajemy z rana i nie wiemy, co na siebie włożyć. Ok, pierwsza rzecz, kolorystyka. I jeśli chodzi o spodnie, to moim zdaniem takimi basicowym założeniem, to powiedziałabym, że są trzy pary spodni, jeśli chodzi o kolory: czarny, granat i jasne. Tak bym je podzieliła. Spodnie czarne uważam, że są bardzo uniwersalne, ponieważ będą Wam pasowały do wszystkiego. Co więcej, czarne spodnie są to też takie spodnie, które się obronią nie tylko casualowo, nie tylko na co dzień, ale na przykład na jakieś spotkania biznesowe, do pracy, nie wiem, na występy dzieci w przedszkolu, w szkole, no jakieś takie, wiecie, bardziej powiedziałabym górnolotne spotkania, może tak. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie te spodnie preferujecie. Moje ulubione to ogółem są jeansy, więc jeansów tutaj będę Wam głównie dzisiaj jeansy pokazywać. Niemniej jednak do materiału sobie potem przejdziemy, możecie wybrać coś innego. W każdym razie pierwsza opcja, czarne spodnie. Tak jak powiedziałam, u mnie są to czarne jeansy. Ja bardzo lubię je łączyć z czarnym total lookiem. Polubiłam się z tym w sumie od zeszłego roku, od jesieni chyba zeszłego roku, czyli stosunkowo niedawno. Podoba mi się, jak to wygląda całościowo. Jeśli mamy total look, to też wygląda tak, nie chcę powiedzieć drożej, ale po prostu lepiej jakościowo. Wyglądamy jakoś tak bardziej elegancko, nawet jeżeli to jest strój taki codzienny, sportowy, niż jeżeli byśmy te kolory sobie pomieszali. Także to mi się podoba. Tak jak powiedziałam, takie spodnie możemy wystylizować z jakąś marynarką, tak, nie wiem, z koszulą, na bardziej właśnie elegancko. Jakie takie spodnie możemy nosić na co dzień i też będą bardzo dobrze się prezentować. Więc ja jak najbardziej Wam rekomenduję, jest to taki basic, który moim zdaniem w każdej szafie się odnajdzie, nawet jeżeli nie lubisz koloru czarnego, no to nie musisz tego mieć przy buzi, tylko mówimy tutaj o spodniach.
Drugi typ spodni, o których wspominałam, to są spodnie granatowe. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o kolorystykę, to jaką sobie dobierzesz, po prostu nie obstawiałabym tu spodni jasnych, o których za chwilę będzie mowa, tylko coś pomiędzy jasnymi spodniami, a spodniami czarnymi. Takie spodnie też bardzo fajnie się sprawdzą właśnie zarówno na co dzień, jak i na jakieś spotkania. Tylko jest tutaj jeszcze jedna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, jeśli nie mają żadnych dziur i jeśli nie mają przetarć. Także tutaj bardziej bym Wam radziła poszukać spodni, które właśnie, tak samo czarnych, które będą bez przetarć, które będą bez dziur. Wiem, o czym mówię, ponieważ takie spodnie w swojej kolekcji też posiadam i szczerze mówiąc staram się z nich zrezygnować. Mam prawie 35 lat na karku i już nie czuję się komfortowo w takich spodniach. Oczywiście mogę je założyć na jakiś spacer z dzieckiem, nie wiem, na zakupy do Lidla, tak? Tylko w sobotę. I nie ma problemu, natomiast gdzieś na jakieś takie wyjścia to już, wiecie, no nie wygląda to najlepiej, szczególnie do pracy. Nawet jeżeli nie macie jakiegoś stricte dress code'u, no to pamiętajcie, że lepiej, żeby ten jeans, tak, czy te spodnie były właśnie bez przetarć, jednolite, dużo lepiej się to prezentuje, dużo lepiej się to prezentuje do stylizacji. I ja w takie spodnie teraz zainwestowałam. W ogóle mój ulubiony sklep, w którym kupuję spodnie, jest to sieciówka i jest to Stradivarius. I zakupiłam sobie właśnie takie zwykłe, basicowe, granatowe spodnie. One są high super waist skinny, super high waist, bo ja lubię spodnie, które są z wysokim stanem. Natomiast o tym pod koniec filmu. Jeśli chodzi o rozmiar, no to ja akurat w Stradivariusie mam 36, oni tam mają zawsze 36, u nich mi pasują, więc to jest spoko. Gdzie w H&M ja 36 raczej bym się nie zmieściła w większości przypadków. Mówię, ta rozmiarówka ze sklepami jest różna, natomiast lubię ich jakość, większość spodni mi się sprawdza. To co jest fajne, to ten model, który kupiłam, postaram się Wam podlinkować w opisie filmu, na dole, to jest dłuższy, także on, wiecie, no nie jest za kostkę, nie wiadomo jak, ale nie jest też przed kostkę, więc są to spodnie, które idealnie się wpiszą zarówno jesienią, zimą, a nie tylko w sezonach letnich. I tak jak powiedziałam, można je fajnie wystylizować casualowo do jakichś białych sneakersów, to jakieś bluzy, tak wiecie, niezobowiązująco, jak i można je fajnie wystylizować na elegancko, bo dodacie znowu do tego jakiś fajny, nie wiem, sweter, jakiś golf, jednolity najlepiej, dodacie do tego jakąś marynarkę czy koszulę, no i już macie taki smart casual tak zwany do firmy, gdzie możecie w takim stroju się pojawić i myślę, że nikt Was palcem tutaj nie będzie wytykać. Także moim zdaniem jest to naprawdę bardzo uniwersalny kolor spodni. Jeśli nie granat, to ewentualnie, chociaż no bardziej bym ten granat polecała, jeszcze mamy szarości, ewentualnie gdzieś tam ciemne szary. Okej, to dajmy granat / ciemny szary, co sobie wybierzecie. Czyli mamy czarne, granat / ciemny szary, kto co woli. I ostatnia pula spodni, jeżeli chodzi o kolorystykę, to spodnie jasne. I teraz, jeżeli chodzi o jasne, no to już jakie sobie dobierzecie, to równie dobrze może być kolor biały, za którym wiem, że nie każdy ryzykuje i coś takiego by założył. To może być kolor jasnego jeansu, takiego błękitnego. To może być bardzo jasny, jasny szary, czy też beżowy, chociaż myślę, że beżowy by się lepiej wpisał. To już w zależności od tego, jak się czujecie. Jedyne, o czym warto pamiętać, żeby to wszystko wyglądało ze smakiem, jeżeli postawicie na jasne spodnie, w sensie białe spodnie, to najlepiej no mieć cielistą biżuterię, chciałam powiedzieć, cielistą bieliznę. I też nie białą, bo biało od białego to się odcina, tak samo jak białe staniki. Mam nadzieję, że już wiecie, że od nich odeszliśmy. I papa, i one już nie wrócą. Natomiast cielisty kolor, właśnie podobny w kolorze skóry, on Wam się nie będzie przez biel przebijał. Także polecam. Jeśli chodzi o kolorystykę, to ja na przykład w swojej kolekcji mam spodnie, które mają 2 albo 3 lata, nie pamiętam, z jasnego jeansu, które bardzo lubię. Jedyny minus, że one, to też jest Stradivarius, jednak mają taką jedną dziurkę i lekkie przetarcia, więc nie do końca są biznesowe, chociaż bardzo je lubię. Też rozmiarowo już nie bardzo są na mnie, są troszeczkę za duże. Natomiast ja je kupowałam już dłuższy czas temu, no to chyba 3 lata temu. I moja figura też trochę inaczej wyglądała. W każdym razie one bardzo ładnie wyglądają właśnie i z jasnymi stylizacjami. Bardzo fajnie wyglądają na wiosnę, do trencha. Bardzo fajnie wyglądają to kurtki jeansowe, jeżeli jeansy z jeansem lubicie na przykład łączyć, o ile właśnie tutaj o jeansie mowa, tak? Bo to w zależności jakie lubicie materiały. Niemniej jednak, jeżeli nie jasne jeansowe spodnie, to możecie postawić w kolorze jeansu, to możecie postawić na białe spodnie bądź beżowe i one też będą ładnie wyglądały i to już tylko zależy od Was, czy to będzie jeans,
czy to będą jakieś spodnie materiałowe. I to też moim zdaniem są spodnie, które fajnie się wpiszą na co dzień, na jakieś wyjścia, no może nie stricte na dzień powszedni, tak, z dziećmi, bo wiadomo, że dzieci brudne ręce i tak dalej szybko mogą Wam to uciarciać. Natomiast właśnie na jakieś wyjścia, na jakieś wyjazdy weekendowe, na jakieś kolacyjki, nie wiem, spotkania ze znajomymi, na wakacje, właśnie sezon wakacyjny, w cieplejsze te miesiące myślę, że bardzo fajnie takie jasne spodnie się wpiszą, one też odświeżają nam te garderoby. Są też osoby, które na przykład lubią takie jasne outfity, żeby odczarować zimę i to jak najbardziej też jest ok. I może nie jest aż tak niebezpieczne, bo jak założycie do jasnych, dajmy na to białych spodni kozaki, no tak coś się ubrudzi, to się kozak ubrudzi, a te spodnie mamy gdzieś tam wyżej, tak od kolana na wierzchu. Więc raczej im to nie grozi, też nosimy płaszcze czy kurtki zimowe, więc nie jest to głupia opcja. Jeśli chodzi o inwestycje, to tutaj też zainwestowałam, można powiedzieć, że dokładnie w ten sam model, co ten wcześniejszy, co Wam mówiłam, granatowy, bo to znowu jest skinny super high waist, tylko w kolorze białym, natomiast te spodnie między sobą się różnią. Jeśli chodzi o granatowe, to one są takie obszyte na nogawce i są dłuższe. Te spodnie też są dłuższe, natomiast one już są takie jakby cięte. Cięte przy nogawce, więc troszkę inaczej się prezentują. Widać takie... O, tutaj Wam pokażę. O, widzicie? Widać takie cięcia, więc jest to troszeczkę inny model. Też są bardzo długie. No i jeszcze to, co je różni, to mają płytsze kieszenie. Nie te tylnie, ale te przednie. Te przednie kieszonki są takie raczej płytkie, więc na to zwracam Wam uwagę. Sama się zastanawiam, niedługo minie chyba termin odesłania, więc muszę przemyśleć. Natomiast ja widzę na przykład takie białe spodnie, które, tak jak powiedziałam, mogą być ryzykowne. To w sezonie zimowym widzę je z takimi dłuższymi swetrami, bardziej oversize'owymi, które właśnie nam tę górę troszeczkę przykryją, a będzie widać nogi. Białe spodnie bardzo ładnie korespondują z szarościami, z różami, z pastelami, z niebieskimi błękitami. Bardzo ładnie i świeżo to wygląda. I wydaje mi się, że takie spodnie warto jest mieć w swojej garderobie, bądź też na przykład beżowe, które wypadną naprawdę podobnie i też z tymi wszystkimi kolorami, które wymieniłam, bardzo ładnie będą korespondować, ponieważ to tak jakby odświeża nasz outfit. Nie jest taki ciężki. Sama możecie zobaczyć, że jeżeli założycie czarne spodnie, to ten outfit jest taki bardziej wyrazisty, i gdzieś bardziej nasze oko skupia się na tym kolorze czarnym. Natomiast jeżeli założycie jasne kolory, no to od razu wszystko jakoś tak wygląda świeżej. Oczywiście nie jest powiedziane, że białych spodni nie możemy połączyć z czarną górą, tak? Dajmy na to. Czy czarnymi butami, jak najbardziej. To jest też mile widziane, nie przeszkadza. Natomiast tak moim zdaniem są to właśnie takie spodnie, które fajnie w taką garderobę się wpiszą. Są taką podstawą, możemy sobie je miksować oczywiście sezonami, to już jak kto lubi. Także ja bym właśnie te trzy kolory, czarny, granat, szary i jakieś jasne Wam rekomendowała. Bardzo się rozgadałam, także przechodzimy do kolejnego punktu. I tu kolejnym punktem miały być faktury, o których chciałabym Wam wspomnieć, czyli materiały. Jeśli chodzi o materiały, to tak naprawdę możemy wybrać coś bardziej casualowego albo coś bardziej eleganckiego, to w zależności też szafa kapsułowa, szafa kapsułowa. Pamiętajmy o tym, żeby dostosować ją do siebie i że też nie ma się jednej kapsuły, tylko jej zazwyczaj tworzymy kilka. Czyli na przykład mamy kapsułę do pracy, mamy kapsułę po domu odzieży, mamy kapsułę na, nie wiem, wakacje. Taki tam podział, tak? Czy kapsułę na siłownię, tak? Taką sportową kapsułę, o, może tak to nazwijmy. Więc w zależności, co lubicie. Ja jestem człowiek jeans, bardzo lubię jeansy, chociaż jest to paradoks, bo za dzieciaka nienawidziłam. Przynajmniej z tego, co kojarzę, nawet ze zdjęć, czy jak moja mama mi mówi, przedszkole, podstawówka to w ogóle masakra, więc chyba od gimnazjum zaczęłam chodzić w jeansie. Wcześniej dla mnie to było sztywne, niewygodne, jak to dzieci, wiecie. Nie lubiłam. Teraz sobie bez jeansów nie wyobrażam mojego życia. I jeansy bym Wam rekomendowała jako basici w tej podstawowej szafie. Z tego względu, że one się wpiszą zarówno do codziennego użytku, jak się wpiszą do biznesowego użytku. O ile nie pracujecie w jakichś bankach, nie wiem, w urzędzie, nie wiem, no na jakichś takich stanowiskach, gdzie rzeczywiście trzeba wyglądać jakoś tak konkretnie i ten, wiecie, dress code jest taki bardzo sztywny. Niemniej jednak właśnie jeansy Wam polecam, tylko tak jak powiedziałam, odpowiednia kolorystyka, brak przetarć. Jeśli nie jeansy, no to możemy wybrać spodnie materiałowe, więc to jakby już możecie dobrać pod siebie, co bardziej Wam się sprawdzi, tak? Jakie materiały? Fajnie wpiszą się materiały, które są z bawełną, ale z domieszką jakiejś wiskozy albo z domieszką poliestru, bo dzięki temu
Pomimo, wiem, ja mówię o poliestrze, pomimo, że tego nie lubię, no to jednak on powoduje, że ten materiał, tak, ten produkt, dane ubranie nie będzie się to gniotło. Więc jeżeli jest jakaś domieszka, to jak najbardziej. Jeśli mówimy o zimie, no to też możemy postawić na wełniane spodnie, tak? Które wcale nie muszą być nie wiadomo jak grube, bo pamiętajmy, wełna. Więc w zależności w czym się dobrze czujecie. Jeżeli chodzi o materiały, to co ja bym rekomendowała poza jeansem, który jest u mnie number one, to na miejscu drugim byłyby spodnie skórzane / woskowane, w zależności co lubicie. Jeśli chodzi o spodnie skórzane, to jak dla mnie one są dosyć ryzykowne, ponieważ mogą być potliwe. No umówmy się, jeżeli mamy skórzane spodnie, to na ogół te ala skórzane są ze skóry nienaturalnej, tylko sztucznej, więc niekoniecznie przyjemne dla ciała, także ja bym jednak rekomendowała te ala skórzane, czyli woskowane tak zwane, czyli z takim efektem, można powiedzieć, skóry. Mogą to być spodnie takie skinny i ja takie mam i na przebitce Wam pokażę, które są trochę krótkie, nie powiem, bo one są jeszcze przed kostkę, więc najlepiej wyglądają albo z kozakami, gdy mam je całe zasłonięte, albo z jakimiś spodniami, butami sportowymi, ponieważ kilka razy zestawiłam je z butkami. Później sama sobie to obejrzałam, bo też nagrywam jakieś filmiki, no to średnio, bo gdzieś ta skóra przebija, tak? One są krótkie, tu mamy te botki i nie do końca fajnie to wygląda, nie podoba mi się ten efekt. Natomiast ze sportowym obuwiem, czy z kozakami, lodzio, miodzio. I ja na przykład bardzo lubię takie spodnie zestawiać sobie z inną fakturą. Czyli te spodnie woskowane, jak dla mnie, są takim pazurem, nadają pazura stylizacji i bardzo fajnie korespondują chociażby ze swetrami. Czyli z tym czymś takim, wiecie, cozy, czymś takim milusim, czymś takim futrzastym. Także fajnie do nich wpisują się na przykład golfy, które mam bardziej oversize'owe, czy cardigan bawełniany, z którym lubię łączyć, bo on też jest trochę oversize'owy. No, a te spodnie są bardziej przy ciele. Także ja Wam to rekomenduję, bo to też są takie spodnie, że jeśli na przykład do pracy nie przejdą Wam jeansy, no to takie spodnie możecie założyć, oczywiście dobrze gdzieś tam wystylizowane i żeby odpowiednio wyglądały, o ile to nie jest taka skóra, wiecie, błyszcząca z daleka, jak psu wiadomo co nie jest mile widziana, to myślę, że takie właśnie woskowane jak najbardziej przejdą, bo one są na pograniczu takiego casualu i elegancji i bardzo fajnie wyglądają, także taki materiał od siebie ja mogę rekomendować. Wspominałam o wełnie, natomiast też warto było wspomnieć o tych materiałach lżejszych, czyli chociażby jeżeli mamy wiosnę, początek lata, no to możecie też zainwestować w spodnie lniane. Natomiast stricte 100% len bym chyba też nie polecała, z tego względu, że będzie mega to pognieciona, ja tak mam w koszuli i rzeczywiście zagniecenia widać. Natomiast len połączony z modalem, czy len połączony z bawełną, czy len z wiskozą, to myślę, że jak najbardziej może Wam się też fajnie sprawdzić. No i wtedy te spodnie są takie bardziej lejące, takie leciutkie, przepuszczające powietrze, także myślę, że też fajnie się wpiszą do takiej podstawowej garderoby. Także podsumowując ten drugi bloczek naukowy, można powiedzieć edukacyjny, to polecam Wam jeans. U mnie on jest na pierwszym miejscu. Polecam Wam spodnie jakieś materiałowe, żeby mieć, bo je też można w różny sposób wystylizować i fajnie do pracy się sprawdzą, jeżeli jeansu nie możecie, czyli jakaś bawełna z wiskozą, bawełna z poliestrem. / I polecam Wam, jeśli lubicie, też się fajnie wpiszą spodnie, czy wełniane, czy lniane. Ja takich nie mam, bo jakby u mnie te dwie, biorąc pod uwagę moją kapsułę i moje, wiecie, praca chociażby na home office, ja nie mam takich potrzeb bardzo biznesowych, więc żadnych wełnianych czy lnianych spodni nie mam. Niemniej jednak te właśnie skórzane / woskowane też Wam polecam, żeby ta kapsuła nie była nudna, żeby ta garderoba nie była nudna, żeby dodać jej jakiegoś smaczku. Jeśli tylko lubicie też wątek modowy, lubicie się czasem wyróżnić, to moim zdaniem to są spodnie, które co jakiś czas będą się pojawiały w trendach, będą wracały i tak jak mówiłam, można je w różny sposób wystylizować i fajnie dany outfit podkręcić. Ok, został mi ostatni blok, który chciałabym z Wami omówić, trzeci, a mianowicie fason. I jeżeli chodzi o fasony, to tak naprawdę ja Wam powiem tylko na swoim przykładzie, co bym rekomendowała, natomiast to jest kwestia bardzo indywidualna, więc nad nią nie chcę się mocno rozwodzić, bo to zależy od tego, jaką mamy budowę ciała, czy mamy szerokie biodra, czy wąskie, czy długie nogi, czy krótkie, jaki mamy styl życia i też co lubimy, bo każdy lubi co innego. W modzie to się zmienia, odeszły w zeszłym roku nam te skinny, czyli właśnie takie przyciele spodnie, a ja je nosiłam, więc jakby nie zwracam na to uwagi. W tym roku podobno mają one wrócić do łask, więc wiecie, moda to jest taka sinusoida. Niemniej jednak to jest pierwszy typ spodni, który właśnie rekomenduję. To są te spodnie takie typu skinny, ja się w nich na przykład dobrze czuję, ale wiem, że nie każdy, także myślę, że tutaj warto jest mieć w swojej podstawie garderoby
albo spodnie skinny, albo przynajmniej takie, wiecie, no nie jakieś oversize'owe i spodnie z prostą nogawką. To też jest coś, właściwie to spodnie z prostą nogawką, to jest coś, co się zawsze sprawdzi, w czym większość figur dobrze wygląda, czyli spodnie, które ani Wam się jakoś za mocno nie rozszerzają, ani nie są takie bardzo przyciele, tylko po prostu prosto ciosane, można tak powiedzieć. I myślę, że one się fajnie wpiszą. Jeśli chodzi o spodnie, które ja posiadam, to właśnie takie spodnie z prostą nogawką to są te czarne, które Wam już dzisiaj pokazałam, więc jeszcze raz sobie je przypomnijmy. One mają prostą nogawkę, nie są tak przyciele, nie są opięte, a mimo wszystko dobrze leżą. No nie są to spodnie, które będą z każdej strony nam podkreślały wszystkie walory figury, ale też nie są takie, które nam przekłamują, tak? To jak wyglądamy, poszerzają, czy nie wiem, skracają nasz wzrost. To, co ja na pewno rekomenduję, to spodnie z wyższym stanem, ja je uwielbiam, natomiast to też jest kwestia preferencji. Mimo wszystko nie radziłam Wam spodni z niskim stanem, mam nadzieję, że one już do łask nie wrócą. Dbajmy o swoje zdrowie, dbajmy o korzonki. No i to też nie wygląda smakowicie, kiedy te boczki nam po bokach gdzieś tam wyłażą. Także moim zdaniem ten wysoki stan albo średni stan to są spodnie, które jak najbardziej fajnie się wpiszą w szafę kapsułową i w ogóle w podstawę takiej garderoby. Jeśli chodzi jeszcze o fasonę, no to pytanie, gdzie Wy się dobrze czujecie, bo też możemy zainwestować w spodnie, tak jak tutaj, albo skinny, albo prosta nogawka, gdzie mówię, prosta nogawka jest bardziej uniwersalna. Natomiast też jeszcze mamy drugi typ spodni, w tych samych można powiedzieć przeciwko sobie, czyli z szerszą nogawką i cygaretki. Jeśli bardziej nosicie się do pracy elegancko, macie jakiś dress code, musicie w miarę wyglądać, polecam Wam cygaretki, ponieważ są to spodnie, które będą, no sprawdzą się i na co dzień można je wystylizować na sportowo, dodać sportowe buty, świetnie będą wyglądały z kurtką jeansową, czy też, nie wiem, z dręczem, z ramoneską. Natomiast są to na pewno też spodnie, które świetnie można połączyć z koszulą i naprawdę wyglądają wtedy bardzo elegancko. Jak i można je połączyć z marynarką i też fajnie się wystylizować tak biznesowo. Niemniej jednak, jeśli nie lubicie takich spodni przyciele, to te z szeroką nogawką materiałowe też fajnie się tutaj wpiszą i to mogą być spodnie jasne, mogą to być spodnie ciemniejsze. Myślę, że to bardzo fajnie tak w spółkę, jak właśnie te spodnie z szeroką nogawką kupicie sobie z wyższą talią, bo wtedy ładnie to wygląda, ładnie Wam opływa sylwetkę i tutaj macie bardziej, wiecie, ściśnięty ten brzuszek, nic nie wystaje, a od bioder, biodra nie są podkreślone, bo od bioder gdzieś te spodnie są lejące. Od razu powiem, że ja takich spodni w swojej kolekcji nie mam. Gdzieś mi chodzą po głowie, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy są mi potrzebne na moją szafę kapsułową, na moją miarę, więc na razie się za nimi jakoś tak nie rozglądam. Natomiast widziałam wiele kobiet, które się tak noszą, zarówno tych młodszych, jak i w średnim wieku, czy starszych i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Co więcej, te z szerszą nogawką też można wystylizować na tak casualowo i też bardzo ładnie będą wyglądać, bardzo ładnie się prezentować, więc to już jest pytanie, jakie macie preferencje, co lubicie. Dobrze kochani, to już był cały odcinek. Mam nadzieję, że takie podstawy garderoby Wam się spodobają i że było to coś takiego przydatnego. Jeśli tak, to oczywiście kciuk w górę mile widziane. Dajcie mi koniecznie znać, co byście chciały obejrzeć w kolejnym takim odcinku. Ja też nie wiem, czy będę jakoś często je nagrywała, ale myślę, że raz na jakiś czas warto. Który temat chcecie, żebym wzięła na tapet? Nie wiem, czy podstawy garderoby, jeżeli chodzi o krycia wierzchnie, czy nie wiem, jeżeli chodzi o marynarki, czy w ogóle jakieś takie rzeczy, wiecie, czy dodatki. Dajcie mi po prostu znać, bo chciałabym, żeby te filmiki przede wszystkim jakościowo były fajne, żeby Wam się podobały, żeby były pomocne. Także dla mnie to jest ciekawe, bo ja lubię wątek modowy, jak wiecie, ale też chciałabym, żeby za tym szła wartość dodana oczywiście dla Was. Także co, ja już w tym momencie się z Wami żegnam, życzę miłego dnia i do zobaczenia już za jakiś czas. Buźka, pa, pa.